No to co, dzisiaj do taekwondzistów na halę. Kopcie się, chłopcy. Kopcie się. Tylko nie we mnie. Ja zauważyłam jedną rzecz w ogóle, że macie takie do kolana i od kolana macie taką luźną stopę. To tak jest? Wiesz, tak, ty tak robisz, tak i to latasz. To jest taka technika, nie? Takie, bo generalnie zdobywamy, nie wiem, czy to już mówisz? Mów, mów! Zdobywamy punkty na kamizelkę, to się nazywa fogo, i na głowę. I to z daną siłą zalicza punkt, bo to jest elektroniczne, mamy też ochraniacze na stopy. No i sztuką jest to, żeby właśnie gdzieś kopać i szukać tego wolnego miejsca na tym. Ale to jest taka, wiesz, prędkość tam jest. Jak, no. Ja tak ręką szybko nie zrobię, jak ty to nogą robisz, nie? Że to jest tak, rewelacja. Kombinujemy właśnie, nie? Żeby zdobyć te punkty. Dobra, to pokaż, bo wiem, że są punkty za uderzenie w głowę, w głowę z obrotu, w klatkę z obrotu. I pięścią. Wszystkie kopnięcia od pasa w górę. Pięścią, pięścią sędziowie przyznają punkty, jeżeli jest uderzenie silne i mocne, to wtedy sędziowie przyznają punkt za uderzenie, za kopnięcie w tułów są 2, za obrot są 4 w tułów, za głowę są 3 i za obrót na głowę są 3. Są jeszcze punkty ujemne. O co chodzi z tymi punktami ujemnymi? Punkty ujemne się dostaje za każdą wywrotkę, za wyjście, za matę. A to wiem właśnie, że czasami tak jak oglądałam, to dostajesz i lecisz i to jest właśnie punkt ujemny, tak? Jeżeli się wywrócisz, to jest punkt ujemny. No, czasem się poświęcamy i kopiemy na głowę, gdzie technika jest punktowana za 3 punkty i się wywracamy, wtedy zdobywamy 2 punkty. Nie? Bo mamy jeden ujemny. Z tym, że musimy pamiętać, że 10 ujemnych punktów nas dyskwalifikuje z całej walki. Okej, tak, to też widziałam. I jeszcze pytanie mam o to takie podskok i objęcie nogami. O co chodzi? Tak wiesz, nie, że tak obejmujecie nogami w torysie. To taka koronna technika, jak przegrywa, opatentowana. To właśnie najczęściej nią punktuje, skacze i próbuje 2 nogami kopnąć na głowę, wtedy zdobywam 3 punkty, jeżeli się uda 2 nogami trafić, no to jest 6. Okay. Stereo. Tak, stereo. Tak zwane. Bo stereo nie jest ciężko, że wiesz, ręce gdzieś są tam związane i wszystko robicie tak naprawdę. Wiesz, tu kilka. No to pokaż. Ale mówisz teraz o normalnych kopnięciach. Ogólnie, no, że wiesz, macie tak jakby ręce trochę związane, jak wiesz, i tylko nogami to się wszystko odbywa, nie? No, generalnie rękoma cały czas ruszamy, blokujemy i tak dalej, one też nadają pęd czasem kopnięciom. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Trudniej gdzieś tam trzymać cały czas ręce w górze i kopać, niż tak naprawdę. Mieć je swobodne, nie? Mieć je swobodne, tak mi się wydaje. No dobra, to proszę pokazać mi coś. Popisujcie się. Była luźna stopa od kolana, widziałam. No właśnie, też utrzymujecie długo równowagę czasem, nie? Robicie jeden ruch, a potem jeszcze 3. Tak, tak zwane slajdy to się nazywa, że podjeżdżamy na tej nodze, że możemy nogę jak najdłużej utrzymać 3 sekundy, bo jeżeli dłużej utrzymujemy, to jest kara. Okay. Kiedyś nie było tej zasady, ale przez to, że dużo zawodników bardzo to dobrze wytrenowało, to tak naprawdę całą walkę mogli tak przewalczyć i to się zrobiła taka bardziej szermierka na nogi i było to mniej pokazane. A to jest ciężkie, tak utrzymać równowagę jeszcze do tego te kopnięcia? No my to trenujemy, dla nas to jest łatwe, ale dla przeciętnego człowieka jak przychodzą i próbują to zrobić, to jest mega ciężkie. To jest max, tak, nie? No, pokaż, ja tak będę robić właśnie, no. Pokaż. No to ja tak zrobię. No właśnie. I bym leciała. Wtedy w ogóle ciężko jest zgrać ten ruch, żeby kopać i jednocześnie podjeżdżać, nie? To jest widowiskowe, ale to jest najlepsze dla was? Czy macie jakieś swoje takie ulubione, tak, ulubione jakieś kopnięcia? Techniki, to jest, że tak powiem, jak lewy prosty w boksie, że taka wyjściowa technika, po której możemy zaczynać kolejne. To też zależy, w jakiej kategorii wagowej jest, no bo ja inaczej walczę niż Karol i Karol walczy inaczej niż... Tak. No. No, na pewno u mnie gdzieś tam tej szermierki jest więcej, gdzie u Mikołaja, gdzie walczy plus 87, no tam już raczej nie ma, jak są płace po 120 kg, to... No bo to jest właśnie 87 plus. Tak? Tak, ale jestem bardzo lekki, waży w sumie 85 kg, 86 kg. Mikołaj czasem walczy z zawodnikami, co mają 110-120 kg. I przed wagą dopijam wodę, nie? No właśnie chciałam powiedzieć, niektórzy chudną, niektórzy muszą dorzucić. U nas na przykład sternik, jak ma niedowagę, to dostaje worek z piaskiem, więc wiesz, tak możesz kamizelce. A czyli ty rękoma możesz się blokować normalnie? Tak, się blokujesz, no? Do blokowania, żeby nie tracić tych cennych punktów. Do zbijania, no, tak, nie możemy łapać, możemy zbić, możemy tak zbić, ale jeżeli się złamy, gdzie złapiemy i pchniemy, to też jest kara. Co to jest najczęstsze, jak z chłopakami się zawsze kopałam, to oni zawsze złapali mnie za nogę i wiesz, chcieli mnie wywrócić. Cwaniaczki. Więc teraz już bym powiedziała nie, bo to jest... Wielka nogami, że tak. Jak blokujesz, to szukasz tego miejsca. Czasem prowokujesz, żeby on chciał zbić, a omijasz tą rękę i wtedy szukasz miejsca. Prowokuj mnie, bo ja nie wiem, jak się bronić. Jak prowokujesz, podnosi rękę i gdzieś kopiesz pod ręką. A, rozumiem. Dobra. A te na głowę? Te wysokie kopnięcia? Skomplikowane czy nie? To jest taka zabawa. Bo jesteście mega rozciągnięci, to jest, wiesz... To jest po prostu rzadziej używanych na głowę, no bo jednak... Jak to? Ja cały czas widzę, jakby tam, wiesz, nogami przed głową... Tak, szybsze kopnięcia są na dół i celniejsze. To tak, to fakt, nie? Większość statystycznie chyba więcej jest na dół. A niektórzy rozciągnięci nawet są w takim bliskim dystansie, podnoszą rękę i kopią w tył głowy tutaj, nie? I to też się liczy? Tak, też się liczy. Dobra. A gimnastyka coś wcześniej było, czy od razu było taekwondo i wy dopiero nabieraliście tej sprawności? Jak to wygląda? Taekwondo. Tutaj trener Łukasz, z którym długo pracowaliśmy, właśnie lubił elementy gimnastyki i od małego nam to platał w trening i raczej się przydało. Bo widzę, że tam ty miałeś takie zdjęcie, nie? Że tam noga do góry i cię tam rozciągają. To rozciągają prędzej niż od gimnastyki. No nie, ale to też jest takie, wiesz, tak, gibkość jak pantera, nie? No gibkość jest bardzo istotna tutaj. Istotna, jeżeli chodzi o technikę, nie? I tak dalej. Jeżeli nie ma tego rozciągnięcia, to ta technika w taekwondo, te kopnięcia są no, gorsze jakościowo i tak dalej. A jeszcze mówiłeś o tym, o ochraniaczach, no, że tam są jakieś... Tak, mamy... Coś, jakieś coś. Mamy ochraniacze na stopy. W sensie, że to jest jakoś tam sczytuje. Mamy takie czujniki, mamy kamizelki i kaski. Dobra, czujniki jak są? Podłączone? Nie, to jest, się odbywa, nie ma, tam sam jest czujnik, ktoś tak, jakieś tam podłączone, tam jest, nie wiem, a la Bluetooth można. Aha, dobra, dobra. Tam, nie, kurde, no. Nie, bo szermierka ma na przykład, na kablu one są, nie? Tu się podpinają i tam mają taką bazę i lecą, nie? Mamy taki czujnik i w kasku. Aha, po prostu czyli jest. Odczytuje. Odbiornik pod wpływem kopnięcia, oczywiście z daną siłą, bo ta kamizelka mierzy siłę, zalicza punkt, nie? I się pojawia na tablicy. Czyli... Jeszcze pytanie, to są sędziowie, czy to jest jury? Ono ma jeszcze jakiś wpływ na decyzję, czy nie? Sędziowie jest jeden matowy, który daje kary, przerywa walkę, podnosi i tak dalej. I są jeszcze sędziowie z boku maty, którzy przyznają punkty za uderzenie i w chwili jakiegoś challenge'u lub czegoś, czego sędzia matowy nie złapał, on może zrobić zebranie i się skonsultować z innymi sędziami w ten sposób. Okej. Szybciej jak błyskawica. A wykorzystujecie to gdzieś jeszcze? Wykorzystujecie to gdzieś jeszcze? No, jest przysięga, że nie możecie, nie? Tak, tak. Ale nie masz ochoty, ktoś się wypina i tam go, wiesz. Nie, bo te nogi zabijają tak naprawdę. No ale właśnie chciałam powiedzieć, jaka to jest moc mniej więcej? Jak macie tam, mówisz, że czujniki? Musicie stać bliżej, bo was nie ogarnę. Proszę. Jeżeli mamy walkę full contact, no to staramy się, żeby te że tak powiem, koronne kopnięcie, którym mamy na celu zdobyć punkt, żeby było jak z całej siły. A lepiej jest stopą czy piszczelem? Piszczelem nie zdobywa. A, tylko stopa. Dobra. Ale tak, bo tam jest wyżej ochraniacz, nie? Tak, też jest ochraniacz. Dobra. A jeśli chodzi jeszcze o treningowe, tu macie te manekiny takie. Jak się nazywają? Boby. Boby? Dobra? To jest Bob. Pokażecie mi to? A to jest worek. No dobra, ale... Nie, jak to nazwać też? To jest supek. O, może być. Proszę bardzo. I o co chodzi? Tutaj trener wam wtedy mówi na przykład jedynka, dwójka, czy... To zależy od ćwiczenia, jakie tak naprawdę mamy. Czasem, no, że tak powiem, boby są na środku i wchodzimy i tak naprawdę kupimy 6-sekundówki, jakieś freestyle, czasem jedna noga, to jest duża gama ćwiczeń, które naprawdę możemy na tym robić i ciężko tutaj powiedzieć, co dokładnie robimy. No, bardziej, czyli bardziej czasem masz, lecisz, gdzie tam się... na tym technikę, tak, tak. Się nie rusza, można... Jaka to jest wysokość? To jest, ile masz, 1,80 m parę? Tak, jest 180 chyba, może mniej. To ładnie. Jest co kopać. Ale jest jakaś sekwencja taka, która jest standardowa, że na przykład 10, 6, 1, czy po prostu lecicie jak... Raczej te numery są tak bardziej losowo tutaj rozłożone i w jakimś celu, ale my raczej nie używamy ich. Taki jak, można by nazwać to jako kolor worka. Nasz trener mówi, ćwiczymy kopnięcie z klinczu, zwarciu, na głowę, na głowę lub na brzuch, wtedy... Gdzie zadzierasz? Na lampę to jeszcze nogi, na lampę. Dobra, a ten pan? To jest Bob. No dobra, Bob. Cześć, Bob. Niski. Mieliśmy jeszcze jednego przyjaciela, który był dla nas, ale niestety no nie wytrzymał, głowa nie wytrzymała i się popsuł. Tak, kobieta głowa mojej nie wytrzymała. Zepsuł mu się słupek, bo dostawał takie srogie ranie i nie wytrzymał presji. Cały czas miał pokerową twarz, a widać serce... No widać, że jest smutas, nie? Któryś jest ci przypisany kolor na zawodach, czy nie? Tak. No dobra, to ja wiem, ale to jest jakieś losowanie, czy... Tak, zależy od rozpiski, no jak po prostu... Jaki wolisz mieć? Kolor? Jaki wolisz mieć? Dziki, czerwony, czy spokojny niebieski? Chyba czerwony, ale tak? To nie ma różnicy tutaj naprawdę. I tam jest z tyłu taki fartuch, gdzie jest napisane pol. Ale to jest na doboku. Aha. Masz dobok, masz górę i dół i z tyłu to jest po prostu takie przedłużenie. Dobra. I z tyłu masz napisane pol. Dobra. No. To idziemy. Panie lodów, proszę bardzo, Tolka. Uczymy się. To jest suspensa. No to znam. Najcenniejsze. Ale to jest najważniejsze. Ale widziałam, że chyba ty miałeś tak na walce, że dostałeś w biodro i się tam zwijałeś, albo którąś tam walkę oglądałam właśnie, bo że... Mamy takie suspenso, raz się dostanie mocnego kopa biodra, no to... Nic to nie daje. Czy daje, bo jak było, to byliśmy, kurde, w szpitalu skończyli, nie? Ale no boli to, bo to są newralgiczne miejsca, nawet ja tak to jest, nie jest stricte. O tym nie rozmawiajmy, dobrze, każdy biolog zrozumiał, słuchaj. Ale no, że jest to dla ciebie bardzo ważne. No. Tu są ochraniacze na stopy, które zakładamy. Tu tak, są, właśnie je widziałam, no. Tu są czujniki, jak nie wiem, czy widać. Tu jest jeden czujnik, tu jest gdzieś drugi, tu są rozmieszczone w różnych miejscach te czujniki. I pod wpływem kopnięcia komputery. Tu się wkłada czujnik. Tu jest czujnik, właśnie miejsce na czujnik. Tu się wkłada czujnik. Ja pokaż? A, dobra, rozumiem. Ryzyko elektroniką. No, to się jakoś tak łączy z komputerem, no i pod mocnego kopnięcia. A gdzie są te komputerki później? To lachacie? Przy macie. Komputery są przy macie na stole. A, czyli sędziowie to mają. Tak, ale mamy telewizory, widzimy jak telewizory i widzimy punktację. Dobra. Później co? Są ochraniacze na dym? Są ochraniacze na przedramię. Ja mam z łokciami, bo na zawodach nie możemy mieć na łokcie, ponieważ takie są zasady, ale no to nigdy musimy na łokcie, ponieważ no nie chcemy tutaj niepotrzebnych kontuzji, a jak kopniemy zgięty łokieć... No boli, nie? W łokcie, no. To boli, dlatego tutaj... A jakie są najczęstsze kontuzje? No właśnie, jakieś tam złamane palce, tutaj uszkodzone stopy, to mamy, to jest taka norma i do tego się przyzwyczailiśmy. Kolana i dłonie to jest... No, tutaj kostki pewnie? Tak, kostki, wszystko w dłoniach, bo jak jednak dostajemy czy coś, te kopnięcia na dłoni. A twarz? I dalej. Rzadko, twarz. Ja miałem raz złamany nos, ale no to tylko tyle. No i kolana się zdarzają często. No właśnie, a od tego machania? Tam coś się nie dzieje z łękotkami i tak dalej? No niektórym się dzieją właśnie, ale no, my jakoś się trzymamy, ja miałem dwie operacje na kolano, ale nie czuję dyskomfortu obecnie, jestem świetnie rehabilitowany w centrum osteopatii. Oczywiście, a to tak, dobrze, USKara, dobrze. Dobrze, znamy miejsce. Dobra, to są później na nogi? Na piszczele, tak. Na piszczele i jeszcze mamy gdzieś jeszcze na dłonie mamy takie rękawiczki. To widziałam też, no. Tak, bez tak znajdę rękawiczkę. Dobrze, zakładamy. Tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ale mówisz, że jeszcze jest elektroniczny, to znaczy, że? To znaczy, że ma czujniki w środku, po prostu jest przystosowany do tego punktowania elektronicznego, że tak powiem. Dobra. Tu po prostu się wkłada od góry czujniki. Tak to wygląda. A jeśli chodzi o dobok, to taki nasz strój do taekwondo, wszyscy tam idą z kimono, z karate. To jest taka bluza długa, aż do tyłka, zakładamy pas, w naszym przypadku jest to czarny, spodnie luźne, swobodne, też białe. Ale to coś pomaga, czy to po prostu chodzi o jakby tą kulturę tego sportu, że to jest... Kulturę sportu, te spodnie są wygodne do kopania, nie krępują ruchu i dosyć przewiewne. Są długie, nic tam nie wypadnie, nie pęknie. Tak zwany nasz strój trochę wyjściowy, dlatego tylko to mamy na zawodach, bo na treningu jak to jest białe, to z kolei po paru miesiącu jest to już szare, bardziej szare i nie wygląda do tego. A to macie też jakieś klubowe, czy nie? Kiedyś mieliśmy klubowe z napisem AZS Poznań, aczkolwiek teraz tylko mamy dresy klubowe no i kadrowe te doboki, czyli z napisem Pol z tyłu. Dobra, rozumiem. O, rękawice? Rękawiczkę, nie? No to taka, taka siłowniana. Delikatna bym powiedział. Dobra, a tamte? Jeszcze mnie interesują. Tamte. To są paczki treningowe. Dobrze, przekulnięcia. No i to, to trzyma zawsze druga osoba i w to kopiecie, tak? Tak, kopiamy. No to tu bardziej taką... Jak kołatki to wygląda. To właśnie takie kołowrotki na kolana i na głowę. A tutaj mocniejsze techniki pchane i mocniejsze kopnięcie. Jeśli chodzi o zawody, jak to jest, jeśli chodzi o ważenia? Ważenie jest dzień przed. Musimy mieć wagę. Mamy dwie możliwości wejścia na wagę. Jeżeli raz przekroczymy, to musimy zbić tą wagę do tego czasu, aż ważenie oficjalne zostanie zakończone, czyli jeżeli ważenie jest od 10 do 12, wchodzimy 10:15, mamy 200 gram za dużo, no to musimy do tej 12 zbić te 200 gram i mamy jeszcze jedną możliwość wejścia na wagę. Jeżeli się nie uda, no to jesteśmy zdyskwalifikowani i na drugi dzień z wszystkich kategorii 25% zawodników jest losowanych i mają kontrolę wagi, z tym, że mogą mieć widełki 5% tego, co wnieśli dzień wcześniej na wagę. No proszę, bo u nas jest 2 godziny przed startem. Ważysz się i później masz 2 godziny do startu i koniec, nie? Już cię jakby nie interesuje, ich nie sprawdzają. Wcześniej na drugi dzień możemy mieć 5%. Kiedyś tego 5% nie było, ale zmarł zawodnik z liczby, bo prawdopodobnie z tego względu, że za dużo zbijał wagi. Żeby uniknąć tak naprawdę tego, zrobili tam 5%, ale... 12 jest bez sensu, bo i tak wszyscy zbijają z tym, że nie futrują tyle bezpośrednio w prowadze. Rozumiem. Też zdarzało się zwrócić to, co wypiłyśmy, wiesz, po nawadnianiu, nie? Że później po biegu to tam gdzieś te oshi i wszystkie inne po prostu wypłynęły. No to my staramy się jakby tak dawkować sobie to w miarę. Wiadomo, jak za 2 godziny to wszystko łapliwie idzie, ale jak 2 godziny, no to wiadomo, że chciałoby się od razu jak najwięcej zjeść, ale się nauczyliśmy, żeby to dawkować tak w miarę rozsądnie. Odnośnie kwarantanny i teraz jak to wygląda zawody? No bo kwalifikacje jeszcze są przed wami. Chodź tu, tyle. Z kwalifikacjami jest o tyle, że taka niewiadoma, że razem z Mikołajem zostaliśmy zawieszeni z powodu takiego, że chcieliśmy realizować inny plan treningowy niż Polski Związek oferował i kwalifikacje miały się odbyć w kwietniu i na dzień dzisiejszy nie byliśmy na ten turniej powołani ze względu na to, że byliśmy zawieszeni. Teraz to zawieszenie się kończy w sierpniu, turniej się nie odbył w związku z koronawirusem, dlatego nie wiemy, czego się spodziewać. Okej, czyli nie ma żadnej informacji takiej odgórnej, że kiedy te zawody były przełożone, czy coś takiego? Prawdopodobnie nasze kwalifikacje europejskie będą w przyszłym roku, jakoś na początku. Czyli tak jak na zeszłych igrzyskach były w styczniu, będą... Teraz miało być aktualnie w kwietniu, ale teraz się wydaje, że będą w styczniu, lutym na pewno. Dobra. W tym roku to chyba ma być 5 turniejów, tak w ogóle. Trochę inaczej poszliśmy, bo zawsze ja jestem z wami i tak dalej na nagraniu, ale... A teraz jest piesek. Tak, teraz jest piesek, Tola. No tobie dobrze, nie? Zaraz mam coś dla ciebie. Tak, zobaczyłem twoją reakcję. Mam dla Ciebie dwie rzeczy do odsłuchania. Uwaga, jestem ciekawa reakcji. To mnie bardzo śmieszyło, więc uwaga. Czy wiesz, o co chodzi? Znam piosenkę. Znam piosenkę. Kto to śpiewa? Ed Sheeran. Dobra. Wiesz, o co chodzi, czy nie? Nie wiem. To ja, Karol. Jako prawdopodobnie wszyscy mnie znacie z tego, że byłem na igrzyskach olimpijskich w Rio. Niektórych jak spotykam, to mówią tak: Karol, ale ty masz fajnie, byłeś na tych igrzyskach w tych Rio, zobaczyłeś, na takiej imprezie byłeś i tak dalej. Ale wiecie, co wam powiem? Wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki to jest wysiłek. Już pomijam te 4-letnie przygotowania, które bezpośrednio dają ci jakby kwalifikację na igrzyska i same przygotowania do igrzysk, bo nie o wysiłek fizyczny mi tu chodzi, a wysiłek psychiczny. Bo kwalifikujesz się na igrzyska i nagle uświadamiasz sobie, że ty za 8 miesięcy będziesz startował w najważniejszej imprezie i największej imprezie sportowej 4-lecia, jaka istnieje. I ty musisz, ale to musisz być koniecznie najlepiej przygotowany w życiu, jak byłeś. Musisz mieć życiową formę. Wyjeżdżam na zgrupowanie trening i na każdym treningu znowu to samo. Szybciej, mocniej, igrzyska, to, tamto. Wracam zmordowany z treningu, że ręce i nogi mi się trzęsą. Odpalam Facebooka. Rio 2016. 140 dni. Super. Zjeżdżam w dół. Ktoś tam, coś tam się przygotowuje na igrzyska, Rio i te sprawy. Włączam Instagrama. Rio 2016. Road to Rio. Przygotowania Rio. Pożegnanie olimpijczyków Rio. Dobra, wychodzę z tych mediów społecznościowych, włączam telewizor. Reklama Rio. Mówi, ja pierdzielę. Radio włączam, może jakiś Ed Sheeran poleci, czy coś w tym stylu. I co? Rio! Rio! Nie pamiętasz swojego filmiku, jak mówiłeś, że... No pamiętam, ale co do tego ma Ed Sheeran? To powiedziałeś, że włączyłeś radio, chciałeś posłuchać jakiegoś sobie Ed Sheerana, tam ciągle tylko Rio, Rio, Rio. Vlogi, dobra. Vlogi. Ej, dobre to było. Było. Szukałam płyty, ale nie mogłam znaleźć Ed Sheerana. Nie no, bo akurat leciał czy coś. No. Tak akurat chyba. No jakoś tak, nie wiem, powiedziałem. Co z tymi vlogami? Przestałem nagrywać, teraz postanowiłem pisać blogi. Książki? Blogi, książki. Ale ta kwarantanna trochę mnie wybiła z tego wszystkiego. I chciałem przede wszystkim tymi blogami trochę uświadomić dzisiejszą sportową młodzież, jeżeli chodzi o taekwondo. Postanowiłem czasem coś napisać odnośnie takiej merytoryki. Widziałam stronę jak najbardziej. Ale to było moje pytanie. Teraz Tokio. Jest jakaś presja przed tym Tokio, czy nie? Tak jak powiedziałem, jeszcze nie wiadomo. Jestem o tyle mądrzejszy, że jak już się pojawi ta gwiazdka Tokio, to żeby gdzieś tam tą trochę głowę chować w piasek, jeżeli... Spokojniej do tego podchodzić. I takie mam założenie. No. Ale fajnie to nagrałeś, bo to faktycznie, nie? Ja też sama gdzieś tam śledzę teraz to, no bo spotykam się z tymi sportowcami. To sama wszędzie widzę te Tokio, to tak samo to jest też stresujące dla was zawodników, jak jest ciągłe ta pytania, odliczania. Wszyscy wiesz. Teraz też tak naprawdę w tym momencie rozmawiamy o tym. 2 tygodnie temu miałem wywiad, rozmawiałem o tym. No tylko na chwilę, ja tylko na minutkę. Znajomi mnie pytają, wiedzą, że trenuję, a co z tymi wioskami już przyłożyli? No to jest męczący temat, nie? To już teraz się zaczyna, ale jest tym bliżej tak naprawdę, coraz więcej się o tym rozmawia, a tym bardziej jak jedziesz jeszcze na te zawody, no to każdy o tym mówi i się pyta i tak dalej. Tola! Na filmiku zobaczy wuja, co robiłaś z niewiatorem. Dobrze, tak? Bałam się na torbie wujka Mikołaja, dobrze. Jakby twój kot miał jakieś zastrzeżenia, to właśnie tutaj Tola była, nie? O, zapaszki zostały, proszę bardzo. Udepczemy torbę.